Nagrywasz czy nie nagrywasz? Chyba nagrywasz. Widać ten licznik. Wielomasztowiec. Przymierze i latarnie widać. Łapie to ostrość, nie wiem ile widać. Jeszcze tu jeden taki fajny brązowy przepływał, jakiś drewniany. Czekamy z chłopakami, kiedy się pojawi. No jest Artur, jest Arek. Chyba nagrywa. Zrobimy panoramę. Panoramę tego. No dobra, to jak tak bardzo chcesz, to od ciebie też nagram. Co dużo zielonego, stamtąd przyszliśmy. Nie, no fajnie, właśnie to takie typowe plażowe okolice. Ale te kamienie to ciekawe. No, spróbuję się nagrać. Nic nie będzie widać. Idziemy sobie teraz po falochronie. Tutaj taki wielki młynek do kawy. O, tutaj też. Ile zielonego. O, tu jest proszę Państwa zieleń. No właśnie mam taką nadzieję, bo coś mi wyłącza się co chwilę ekran i nie wiem, czy mi się ciągle rypie, kiedy on nagrywa, czy nie. No ale chciałam pokazać, jakie to nieduże, ale przydałaby się skala. No ale dobra, ludzie są tu, widać, że to takie trochę przykurczowe i chyba nawet się nie kręci tak naprawdę. Słyszę, to było fajne wejście takie. Na pewno te druty, znaczy te pręty nie przeszkadzałyby tą wiatrakowi się kręcić. Zobacz, rynna jest, wszystko jest, więc... To na pewno nie miało to takiej normalnej funkcjonalności.
być, że jest to zasilane wiatrem, a nie, że jest zasilane, żeby udawało, że napędza to wiatr. O, no tu widać te... No, ale... Ktoś tam TVP oglądał. Albo inną satelitę. Stamtąd nadawane wiadomości. Wow, kurczę, jakie tu są dziury! Powinna Tuska, że są dziury? Pewnie tak. Kupcie. Sygnalizacyjna. Ale koła zielona. Widać, wycieczkowiec zawija do portu. No i całkiem szybko płynie. Powoli, nie powoli, ale to widać, że on płynie powolutku. Nie no, fajny, duży, piętrowy. Fajnie było kiedyś móc coś takiego poswiedzać. O, schował się na ten myśliwy, go nie widzimy. A my wiemy, że tam jest. Nie pies, tylko kaczuszka. No, się chowa w liście, on tam już sobie ryje po ziemi. Zwije sobie gniazdko. Zwije sobie gniazdko. Zaraz na drzewa będzie wjeżdżał.